witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zwiedzamy, jak widać, opuszczoną przepompownię wody. Tam jest ze mną Hubert, Marcin i Cyprian. No i co? Zaczynamy. Tam chyba jakaś część bardziej administracyjna. Dobra, spójrzmy sobie, co mamy tutaj. Tu mamy, jak widać, sterownię. Ogrzewanie pulpitu. Ciekawie, zaświecę trochę, żeby to było lepiej widać. Dobra, coś dość dobrze widać, spójrzmy sobie. Spójrzmy sobie, co jest tutaj. Pompa, płucznia. Też wszystko już na zero. O, pozakrywane wszystko. Takie samo jak tamto. Tu mamy oświetlenie, takie stare, typowe świetlówki. No i tu też sterownie od każdej z części pomp wodnych. No i co? Nie jestem pewien tej informacji, chociaż tak mi się wydaje. Zachemowskie, jak wszystko w tych terenach zresztą. Jakieś puste baniaki. Spójrzmy do czego. Z Niemczech. W Niemczech zrobione. Ciężko stwierdzić, od czego to wszystko było. Tam też są takie jakby przepompownie właśnie, ale takie bardziej chyba od ścieków lub chemikaliów. Nie wiem dokładnie. Możemy tylko zgadywać w sumie, bo w budynku samym raczej informacji na ten temat nie będzie. No ale co, tak to wygląda wszystko. Myślę, że dość ciekawe miejsce. Niestety informacji żadnych wam nie podam tak naprawdę, ponieważ obok tego miejsca przechodziłem już 2 lata temu. Ale byłem prawie pewien, że wtedy było jeszcze działające. Okej. Niemałe zaskoczenie. O, tu jakiś barwnik. Jak widać. Tu mamy toalety, jakiś prysznic. Taki pusty pokoik, ale widać, że jest to dawno nieużytkowany. Sufit przecieka, tu już mechem zarasta i echo strasznie duże. Tu jeszcze jakieś stare krzesełko, tam po umywalce jakiś stół. Fajnie wygląda, taki bardzo stały, stary, cały obrośnięty w pajęczynach. Tam sobie, myślę, zaraz zejdziemy. Też staram się nie za głośno mówić, bo jednak mógłby nas ktoś usłyszeć. O, tu nawet asortyment jeszcze. Ale to ekstra wygląda. No, okno nie otwierane dobre kilkanaście lat, myślę. Jakieś stare kalosze, cały ten sprzęt, obuwie i ciuchy. Tego wszystkiego. Jakieś tabliczki stare. Fajnie, fajnie to wszystko wygląda. O! Cała elektrownia. Filtracja kanałowa, płuczna. Sporo tego było, naprawdę sporo. Tylko więcej niż myślałem. A ta lampa wygląda tak, jakby miała zaraz spaść. Oby nie. Jakieś dokumenty. Nic raczej ciekawego z nich nie wyczytamy. Ups. No, tu mamy jeszcze silniki. Pewnie od tych właśnie pomp. Wszystkich.
Inwentarzowy, przepraszam. To jest już takie całe zardzewiałe, obrośnięte. Silnik elektryczny. Typ SE. Jakiś tam. Myślę, że czytając to i tak ani wam, ani mi nic to nie mówi. Szczerze mówiąc. Co ty wyjąłeś? Okej, nie wnikam. To mam włącznik. O, to zamknięte. Skrzynka od prądu. No, tu jeszcze taki fajny widok. Myślę, że tu może być też miniaturka. No i co? Pokażę wam tylko część tego i przejdziemy sobie tam w dół. O, to jak widać kolor barwnika, który tam leżał. No, tu musiało być dużo chemikaliów. Całe zaschnięte, bo aż jest jakiś metalowy pręt wbity. Robi wrażenie. Taka cisza i woda skapująca z różnych miejsc. Działa mocno na psychikę. To trzeba przyznać. Myślę, że zdjęcia na Instagramie prędzej czy później się pojawią. Chociaż ogólnie nie jestem pewien. Ponieważ nie wiem, jak będzie. Okej, wy tu jesteście. Co kliknij? Dobra, masz. Okej. To ja sobie przejdę tutaj i tu będę wyjątkowo cicho. Więcej asortymentu niż myślałem. Też na jakiś taki sprzęt. Spora nośność, jak na takie małe półki. Stare gumy, pewnie do, nie wiem, albo do elewacji budynku w niektórych miejscach, albo do jakby zatrzymywania, nie wiem, przepływu powietrza gdzieś, żeby tak się nie ulatniało to wszystko. Tu mam jakieś stare butelki. Śruby. Lampy stare. Dużo ciekawych rzeczy. Soda. Pełne worki sody. Ciekawe. Okej, okay. Tu jest woda dalej, więc nie wejdziemy. A jakiś dźwięk nawet się stamtąd wydobywa. Dziwne. Okej, okay. Na coś nadepnąłem niestety. Okej, okay. Nie pachnie tu za ciekawie. Żeby to się nie zamknęło za mną. Robi wrażenie.
sam, bo moi towarzysze są tam, w takim przejściu ciemnym, dość długim. Też jakieś silniki. Wow, miało to naprawdę spore podłoże. Za to ja się boję chodzić po tych kratach, ponieważ są strasznie niepewne. A, dobra, tam się kończy. Jakiś wypływ powietrza musiał stąd być. No i co? Myślę, że na tym zakończymy film. Myślę, że pokazałem mi tak sporo. Wybaczcie, że tak mało powiedziałem, ale ciężko się dowiedzieć jakiejś historii o tym miejscu. Ja myślę, że co, pewna współpraca z Zachemem lub sam Zachem właśnie. Później jakaś firma ewentualnie to przejęła. Szybko upadło. No i co, pozostawione same sobie. A wokół jeszcze jakieś działające firmy. A to stało się bardzo użyteczne. Piszcie swoje teorie w komentarzach, wpadajcie do linku w opisie. Może znajdę coś i wam wrzucę. Zapraszam na social media. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.